Okej, mamy drugą część tego filmu. Skończyliśmy. Mama musiała do mnie zadzwonić. Ja niechcąc wyłączyłem film. No, nie. Znaczy, nie wiem, dlaczego tutaj daję przyciski, jak miałem nie dawać. Ale już dam, bo ja chcę będę tutaj pochodzić. Pokażę wam jeszcze coś na tej mapie. A gdzie to było? To gdzieś tam jest. To tam? Tak, to gdzieś tu. O, jest. Jakbyście nie wiedzieli, to Villa Vindicatorów. Bardzo rzadko się spotyka, ale to chciałam wam ją pokazać, jak wygląda. Żebyście wiedzieli. O, patrzcie, już znowu się pojawił tu nieproszony gość. Trzy nieproszeni goście, no widzicie? Windikatorzy mają i są pewnie zdenerwowani, jest takie coś. Okej, gdzie ja weszłem, to ja nie wiem. Jezioro pod Wilną Windikatorów. Po prostu fajne. O, skrzynia może coś jest. Ja się tutaj nie było, nie sprawdzałem. Oczywiście, że nic nie ma. Może w tych? Nie wiem, myślałam, że coś może będzie, jakiś skarb. Co może być w willi windikatorów? Nic. Po to opłaca się tu przejść, żeby tylko zabić windikatory i ewokery. Słabe, naprawdę. Coś w tej sali. To za sala. Nawet sam poznaję, bo nie wchodziłem wtedy do wszystkich sal. A jakaś tam sala. Dobra, chodźmy tu. Tutaj wiem, że jest ciemno. O, i nareszcie coś jest. Co to jest? Protection. Czekaj, oświetlę. Bo nie. Nie. Wezmę miksturę. Gdzie ona jest? Night version. No, od razu lepiej. Będzie wszystko dobrze widać. I co? Druga taka sala. No, dobre rzeczy to są jednak. Tu co? Palimy. Czy w tej głowie coś jest? No się boję niszczyć. Nie mam ochoty. Nie, nic mnie nie ma. Słyszę, że tu jakieś zombie są. Lecimy dalej. A, to jest ta sala z dziurami. A, to jest ten windikator. Tutaj są te. To tutaj dalej. No, dynie. Na górze? A, na górze melony. No bo co? Bez melonów to co? No i druga głowa. To jest koniec sali. Okej, to wszystkie sale chyba. O, zombie. Czy to jest ciemno? Nie, no nie wiem. Nie wiem. To nie jest chyba ciemno. Okej. A u zombie? Dobra, super. Jeszcze tam. Będzie to długo chyba trwać. No tak, tylko takie coś, tak? No tak, co ma być? Kwiatuszek? Kwiatuszek na pożegnanie? Takie coś? Okej. Wszystko składnie. Tutaj byłem? Tak? Była, to jest ta? Tak, to jest ta. Wiecie, ja się boję, chcę wam pokazać wszystkie. O, ta. Okej. Tu. Tutaj jakieś stoliki z dyniami, to są te dynie. I koniec. Idziemy na drugie piętro. Czy tam spotkamy jakiegoś windikatora albo ewokera? Nie wiem. Ale mam nadzieję, że tak. Idźcie tędy. I tu pierwszy Clipper. Czy Clipper śpi w willi? Nie. Dlaczego te potwory tutaj się pojawiają? Bo jest ciemne, tak? Tylko dlatego.
patrzcie, puszczeszało. To jest? No, tak jest. Czyli indykatory nie uciekły ze swoje. One uciekły, no jeszcze Enderman tu jest. Sami nieproszalni goście. A to się drugie piętro. To później nie wejdziemy. Nie ma. Tylko szkielet. I tu też pusto. To idę na drugie piętro. I mam nadzieję, że tam coś będzie. Okej. No zombie znowu tylko. Tu, a tu Enderman. No i drugi Enderman. Zombie. Czyli to samo, czy coś innego? Coś innego, okej. Tam przyszliśmy. Następne Endermany. Oj, widzę, że tu pusto jest, bez indykatorów ani pokerów. A, no, to mają łabioność. To jest zła wiadomość. Co się stało windikatorom? Nie bokerom. To jest wejście na drugie piętro. To jest ostatnie piętro? Za oknem. Tak, to jest ostatnie piętro. No patrzcie. Co tam się stało? Szkło, szkło. No gdzie te szkło? Tutaj, tutaj. Tu jest szkło. Dobra. Jeszcze raz tam wejdziemy i stawimy ich trochę. Tych indikatorów. Ewo. Nie wiem, co się z nimi stało, ale wiem, że muszą być. I windikator. Spadaj. A ty będziecie spadać. O, spadaj, spadaj. No spadać. O, a ten też co? Cwaniak. Cwaniak. Idziemy na dół. Żeby tu było troszkę, no i patrzcie. No i już, tam za dużo, tu za dużo i już nie możemy. Najważniejsze, żeby się chociaż postawiły. Gdzie jest wyjście? Nie będę znowu wychodzić po chamsku oknem. Nie będę znowu go szukać 3 godziny. Żeby nie szukałem 3 godziny, to i tak wiedziałam. Dobra, tu mamy piękny las, jakąś piękną dżunglę, gdzie my jesteśmy. Okej. Okay. Jeszcze jest jedna wioska. Nie wiem, czy chcecie ją zobaczyć. Ale pokażę wam. To są wszystkie świeci. O co? Gdzie jest? To jest. No, ona jest większa od tamtej. Patrzcie, 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 bo wam oczy wypadną chyba z gałek. Co tu jest? Obsydian na zrobienie portalu. Nie wiary go. A to co? Czy ja słyszałam bujne drzewa, które... A to to. Piesek jakiś. Kogoś. Pewnie mojego brata, który gra na tym świecie. A tutaj mogę ich postawiać. No patrzcie, w lesie w indykatory. W dżungli zamiast jakichś potworów, jakie są dżungli, a nie wiem jakie. To są roboty, zabiją się? No nie, patrzcie, jakie siłacze. On cię zabije? Nie zabił się. No jak ich spuszczam z drzewa, oni się nie zabijają, to nie wiem, co to są indikatory. No patrzcie, nie zabija się. No, no z upadku to się chyba zabije. Okej, okay. Jesteście takie mądre, to spadajcie ze swojej willy. No, dalej spadaj. No patrzcie, przeżył to. Jak oni to przeżywają? Nie wiem, tego nie wiem. Okej, a
ale i tak już koniec jest tego odcinka. A zaczekajcie, pokażę wam, jak się jeszcze wygląda. Koniec dzisiejszego odcinka. O, piperek. Piperek tam był. Piperek. Je. Skończymy to na willi. Piękny willi windikatorów. A więc, pa, pa.